Kochani, Rafik dzisiaj bez srebra nie wraca. Co tu się dzisiaj dzieje? Wczoraj Scheveningen, a w sumie dzisiaj, bo to z wczoraj na dzisiaj. Scheveningen, tam posrebrzyło. Dzień dobry, kochani. Kolejny dzień, kolejnych możliwości, jak to się zawsze mówi. Niechcący znalazłem się w jakimś takim fajnym miejscu i mam malutki park. I mam do swojej dyspozycji jakieś półtorej godzinki i za chwilę odpalam detektor i lecę. Jest duży plac zabaw, ale jest mnóstwo dzieci, więc nie będę na niego wchodził. Tam oto go widzicie w oddali, ale położę se tutaj pod tymi drzewkami. Widać, że nie są zbyt stare. Jest tutaj bardzo duży blok, potem następny. Może coś na osiedlu wpadnie. Pochodzę, pozaglądam. Na pewno ktoś tu zgubił jakąś monetę, więc coś znajdę, a wy trzymajcie kciuki tradycyjnie za Rafika i do zobaczyska przy fantach. Patrzcie, kochani, widać, że to nie jest świeży park. To znaczy, że to jest świeży park, chciałem powiedzieć. Jest nawieziony piasek, potem jest około 10-15 cm ziemi dowiezione. I zobaczcie, co teraz wpada. Dla mnie to już jest piękne. 2 minuty. Drugi sygnał, pierwszy kapsel, a drugi piękny guzior z kotwicą. No mega, mega, mega i jeszcze raz mega. To jest piękny strzał jak dla mnie. Lecę dalej. Przed chwilą, kochani, tu na wierzchu wpadł mi kawał ołowiu. A teraz wpada monetka. Boratynka holenderska, 65 rok, pozdrawiamy. Halo. Także już jest fajnie. Mam guzior, mam monetę. Lecę dalej. No kochani, to jest niesamowite, bo naprawdę w jednym miejscu se kopię. Jest kolejna moneta chyba i już wam ją pokazuję. Patrzcie. Tu była ta pierwsza. Prawie śladu po niej nie ma. A tu wykopuję następną. I też jeden centik Juliana. Tym razem rocznik również 65, także obydwie z tego samego roku. Pozdrawiam was serdecznie, lecę dalej. Kochani, ale tu się komuś posypało. Z jednego miejsca już czwarta, tym razem 55 rok, pozdrawiam. I to jest fajne, stojąc w miejscu, kopiąc monetki, pomimo że to boratyńskie holenderki, holenderskie boratynki, czy jakkolwiek by to zwał, to jest pięknie. Już jest frajda. I teraz mamy kolejny holenderski PRL. 25 centów. Julianka. Pozdrawiamy rocznik równy 50. Zacny 50. Lecimy dalej. Pięknie tu jest. Piękne miejsce. Super. Kurczę, kurczę, kurczę. Nigdy nie wiesz, co wykopiesz. Teraz do kolekcji moich zabawek wykopkowych trafia taka oto wieża. Nie wiem, czy to jest angielski Big Ben, czy co, ale jest fajna, ciekawa rzecz. Dla mnie bardzo ciekawa, fajna zabawka. Ktoś kiedyś gdzieś się tu przyniósł i zostawił. I to nie była głęboko. Lecimy dalej. Ha, kochani, zobaczcie, nie zauważył Rafik, ale machnął w tej grudzie. Było jeszcze i tak jak zgadłem, to był na pewno angielski Big Ben, ponieważ jest tutaj London. Jest angielski autobus, już niestety po przejściach, zobaczcie jak został zdeptany, ale to nic, piękna znajda dla mnie, bajka. I teraz lecę dalej. I teraz wpada mi coś takiego. Czym to było, do czego służyło, nie mam zielonego pojęcia. Tu ma gwint, było skręcane definitywnie z czymś jeszcze innym. Kurczę, nie wiem. Jakby ktoś wiedział z was, dajcie znać, do czego to służyło. Ale Afik leci dalej. Mamy kolejną monetę Beatrixowską. Jest to już Beatrix. Daty nie będę szukał, a teraz patrzcie na to. Patrzcie, jakie stado pięknych zajączków. Naprawdę. Gdzie by nie popatrzył,
Zajączki, zajączki, zajączki i jeszcze raz zajączki. A tu już nawet takie starsze przewrócone. Rafik zadowolony, lecę dalej. Tym razem, kochani, 10-centówka. Pierwsza dziś, współczesna moneta. A tu takie piękne okoliczności przyrody. Jest jakiś stawik, kaczuszka pływa, nawet płynie w moją stronę, chcę obejrzeć monetkę. Tak wygląda, lecimy dalej. Po bardzo długim czasie tutaj pod jakąś estradą wpada kolejne 5 centów beatrixowskie, więc dosyć stosunkowo młode. Rocznik 85, pozdrawiamy i lecimy dalej. Tu było to jedno, tu jest drugie, tak samo beatrixowskie, jeszcze jest na grudce. O, i teraz już nie. A tu się odbiło. I lecimy dalej. Miałem przed chwilą spotkanie z przesympatyczną rodzinką, która tam idzie. Ich pozdrawiam serdecznie, Holendrów. Młody chciał spróbować, chwilkę spróbował z detektorem. Tak mu się spodobało, że chciał również zobaczyć, co znalazłem. No i zawinął mi wieżę Big Bena, którą znalazłem. Kurczę, no taka fajna była, nie? Ale niech mu tam idzie, jak to się mówi, na zdrowie. Jak załapie bakcyla, niech gania. Tata mówi, że już teraz będzie miał problem. Nie jeden z nas ma taki sam problem. A chyba wydaje mi się, że to dobry problem. Lepszy taki niż kurde wiecie jaki, nie? No, także trzymajcie się tam i lecę jeszcze chwilę w te piękne wości. Widać, że to wszystko stare jak cholera. Ale niestety fantów nie za bardzo. Kochani, Rafik dzisiaj bez srebra nie wraca. Co tu się dzisiaj dzieje? Wczoraj Scheveningen, a w sumie dzisiaj, bo to z wczoraj na dzisiaj. Scheveningen, tam posrebrzyło. I teraz też bez srebra nie wracam. Rozwaliła to na pewno kosiarka z tego co widzę. Na bank. Ale i tak jest fajne. Patrzcie na to. Cyk. Zobaczcie. Spróbuję poszukać drugiej części. Ponieważ na pewno była... Kurczę, chodź tu do mnie. Na bank była druga część. Zobaczcie, to tutaj jest... tu są zawiaski, to było zamykane. To było zamykane. Jest serduszko. Ciekawe, czy tam pod spodem nie ma zdjęcia. Ja to potem w domu wam wszystko pokażę. Na pewnie na jakimś wymyciu, podsumowaniu. A teraz jeszcze lecę dalej, ponieważ mam tylko chwilkę. Spróbuję znaleźć drugą część. Lecę dalej, kochani. Szukam już stronę auta. Czas się skończył, 1,5 godziny. Także gonię do domku, w sumie do autka i autkiem gdzie trzeba i pomykam potem do domku. Tak. Dla mnie wypad zaliczony, bo fajny, coś tam wpadło, wpadło sreberko i to jest fajne. Pozdrawiam was serdecznie i lecę, może jeszcze coś wpadnie w drodze do samochodu. Ha, kochani, patrzcie na to, co wpadło na koniec. Patrzcie na to. Mamy medal. Mamy jakiś medal na koniec. Tarara, piękny. Normalnie ogaciąga go. Ogaciąga go. Albo to jest numer psa, bo nie wiem, 4857. A tu taki piękny herb. Piękny znaczek, naprawdę super. Jasne, że to będzie psi numerek, jakiś Gemeente Ostenhurt. Pięknie, super.
No i szybkie podsumowanko 1,5-godzinnego wypadku. 10 eurocentów, 25 starych centów Juliana, 4 jednocentówki, tak jak mówiłem, one były w kupie. 4,5-centówki. Tutaj ten ładny guziolek z kotwicą. Bardzo śliczny. Robi dzień. Tu został mi tylko ten autobus rozjechany z napisem London. No i fantem tego wypadu jest to piękne społowiane serduszko. Tu było zdjęcie wklejone, ale jak myłem, to niestety się rozpadło całkowicie, musiało długo leżeć. Widzicie zawiasek, widzicie tu zapadkę. No niestety, reszty nie znalazłem. Także to są te fanciki. 1,5 godziny zadowolony. Pokopane trochę śmieci również. I do domciu. Do następnego.